Ja urodziłam się w Poznaniu w 1924. Nie, tak, w 1924 roku. 2 października. Pan Ramlał, dziadek, urodziłem się w 1916 roku w rodzinie ziemiańskich rodziców. Myśmy się w 1948 roku w Toruniu. Zapracowałem jako gajowy na własnym lesie, moich rodziców w lesie. Nie? Pobraliśmy się z moją żoną Jadwigą. Mieliśmy z tego małżeństwa urodzi się dwoje. Dwie córki. Mirosława. Barbara chyba. Ramlał. Barbara. I Włodzimierz. I Andrzej. Bracia, dwaj bracia. Urodził się 26 maja w 1949 roku. To był nasz pierworodny. Następny syn był Andrzej. 25 czerwca się urodził. W 1951 roku. Potem były dwie córeczki. Mirka, 1 października, w 1952 roku urodzona. A jeszcze muszę przypomnieć, że Andrzej to się urodził na Jesionce. Tam mieszkałam właśnie wtedy w tym okresie u teściowej. Wraz z mężem. A Mireczka to urodziła się w 1952 roku w Golubiu. No, a potem była Basia, nasza najmłodsza. 21 października się urodziła. 1956 roku też w Golubiu. Wtedy już mieszkaliśmy na terenach nadleśnictwa Konstancjewa, jak się te dwie córeczki urodziły. Była ta leśniczówka położona blisko nadleśnictwa nad rzeką Drwęcą. Piękna okolica, ale bardzo słabe gleby, a rzeka była piękna, przezroczysta. Było widać ryby, jak pływały. Prąd wnosił, bardzo ostry, ale tam najprzyjemniejsze chwile pamiętam. Jak dzieci były małe, szczęśliwe, radosne. Żeby ich zająć, to miały swój wózeczek drabiniasty, tam ładowały cały dzień, szyszki przywoziły do domu, żeby miały jakieś zajęcie. Ale najwięcej się bałam rzeki, bo bardzo blisko domu była. Wciąż trzeba było pilnować, bo nie jeden raz wpadli do rzeki z pomościku i musiałam ich po prostu wyławiać z rzeki. Do szkoły to mieli daleko. Ile kilometrów tam było? Tefek, ile kilometrów mieli do szkoły? 4 najmniej. W jedną stronę i w drugą. Dzieci nachodziły takie małe, tyle lat. Chodziły tam, no ale... Tak nie było w tym okresie mało samochodów, nie było. No nie było w ogóle żadnych autobusów, niczego, ani rowerów nie mieli, więc to na pieszo, to dzieciaki jak wracały, to już takie były zmęczone, a przy tym jeszcze nie było światła w domu, tylko naftowa lampka, potem wody też tylko w studni, tam się pompowało. Ciężko było z początku, bo przecież urodziłam się w mieście, wychowałam się w mieście. To nieraz to chodziłam z lampą w ręce, bo nic nie widziałam, gdzie jest. Ale wszystko człowiek przetrzymał. Zaczęliśmy ciężko pracować, żeby jakoś wychować, wykarmić to nasze potomstwo. Tak wszystko było poniszczone, nic nie było. Ale najważniejsze, że Polska była oswobodzona i byliśmy w swoim kraju, w swojej ojczyźnie. A potem się poznałam z moim mężem. A jak to było? A to właśnie przyjechał jego brat do Torunia, bo też chodził z moim bratem do szkoły. Ale to przed wojną jeszcze?
przed wojną, przed wojną zdali maturę, potem byli na Podchorożówce razem w Brodnickim, także wszyscy ci koledzy się przyjaźnili. No i tam właśnie koło Zosina, gdzie mojego męża siostra mieszkała, tam mieszkała nasza koleżanka, Basia Żabierek, a ten brat Lechu to też z nimi razem maturę zdawał, to wszystko tak koledzy z gimnazjum Kopernika w Toruniu. No, zabrał mnie do tej koleżanki, że jest sama, bo ich jego rodziców też już wyrzucili, pojechali do Warszawy. No i tam się poznałam z moim mężem. No opowiedz teraz, jak to było. Ile kilometrów do mnie jeździłeś tam, no, do Basi? Do Torunia. Ale nie do Torunia, najpierw jeździłeś do mnie, do Basi Żabierek, tam gdzie byłam, w Zosinie, nie? W Kawnie. No powiedz, daleko to było? Nie, to 2-3 kilometry. Gdzie 2-3 kilometry? No dobrze, ale z Jesionki do Kawna 2 kilometry było? Nie. Z Jesionki to było 20. No, 2 kilometry, a 20 to jednak różnica. Ale wytrwale co rusz przyjeżdżał. Bo jego ojciec najpierw mnie poznał. No i mówi, co tam jest jakaś taka dziewczyna, jedź tylko, może ją zapoznasz. No i jakoś mu się tam spodobałam trochę, co? Tak, spodobała się. Ale się tak nie zasłaniaj, bo cię nikt nie będzie widział, że to dziadziuś mówi. Tak, spodobała się, pocałowaliśmy się. Podszczypał dziadek babcie? Co? Podszczypał dziadek babcie? Tak. Ostry był, jak nie wiem, musiałam się opętać. Jak od komarów musiałam się opętać od niego. Co? Ale mówił, co od razu, to od razu. Jak zdobyć, to już. Taki stary kawaler tam mieszkał też, pan Ciechoracki, nie? Tak. Jezioro było duże. Ach, tam w ogóle w tamtych stronach to co róż jeziora, a jak to się jechało, to wszędzie tak rechotały te żaby, że zauroczyło mnie to wszystko. No tak piękne tam było też. No i później w 1948 roku wzięliśmy ślub. A potem w 1949. Aha, i wtedy pojechałam na Jesionkę do twoich rodziców. No też było ładnie. Ładnie, ta dwęca, to wszystko, miłe wspomnienia. No i potem jeszcze... Worek drewniany modrzewiowy był, i murowany. Mhm. Andrzej się urodził później. A to już mówiłam, tak. Tylko, że... Później wiesz, się Włodek urodził, jak się Włodek urodził, to wtedy mój, ale to mój ojciec wtedy zmarł. Tak. Ale jeszcze wstał, przywitał tego wnuka i potem za 2 tygodnie może zmarł. No. Ale jakiś wylew czy ze starości? Nie, zaczął chorować też, paraliż miał i to oko go tak tam zawsze bolało. A to w czasie wojny, jak został szrapnelem, to wiesz, operacja była w tym Lublinie, ale światło zgasło w tej naftowej lampce i okazało się, że tam miał pełno gazu i wszystkiego i to wszystko wyszło. No ale pamiętam, ja coś jak powiedział, ja też tak powiem, jak przed śmiercią jeszcze, jak mógł trochę mówić, to mówił, naprzód wiara, iść za trumną, ale wara płakać po mnie, powiedział. Zawsze macie mnie mile wspominać. No tak? Mówił, że naprzód wiara, iść za trumną, jak przyjdzie czas, ale wara płakać po mnie, żebyśmy pamiętały. Zawsze na wysosta to było. A nasz ślub z Stefanem to się odbywał w Toruniu, w kościele Najświętszej Marii Panny. No, elegancko było wszystko. Szliśmy do tego ołtarza, duży gotycki kościół. Ale opowiem, jak to było. A co? Nie, troszeczkę dla żartów, niech wiedzą, się pośpiechał.
Tata mnie prowadzi elegancko przez kościół. Świadkowie razem z moim mężem idą pierwsi. No nagle patrzymy, a oni do zakrystii w lewą stronę idą. Tata nie wiedział, co ma zrobić. Bo to podpisać akt ślubu. Że poszli się podpisać, że będzie, że akt ślubu, że oni świadkami są. Brat jego i kolega Jasio Jung. No, ale mój tata, no co miał robić? To poszedł dalej, zaprowadził mnie do ołtarza. Ja uklękłam i tak sobie klęczałam sama. Moja teściowa mówi, aż się bałam, czy czasem nie uciekli do mnie, mówi po prostu. Tak, wszystko już takie dorosłe było, bo mogli nogę dać ze strachu przed orzędkiem, nie? Bo to wszystko kawalerzy byli. No ale nic, jakoś tam po jakimś czasie przyszli, no ukląkli się, odbył ślub. No, miło mnie, do szkoły chodziły, dorosłych i studiów, kto mógł, to studiował. Uczyli się. Potem wszystko, wiesz, tak szczęśliwie się dla nas ułożyło. Dzieci pozakładały rodziny. I to bardzo takie dobrane, szczęśliwe. Wnuków mamy. O, jest Ewa jest najstarsza. Ewa, potem jest Marcin, Kamil, Kasia, Tomek, Moniczka, no to są nasze pociechy. Jednego prawnuczka od Ewy mamy, Kubusia. A Kubuś to już takie rozkoszne dzieciak. W ogóle możemy powiedzieć, że życie nam się szczęśliwie ułożyło. Tak. Tak. Nie mamy żadnych takich specjalnych zmartwień, bo wszędzie jest zgoda, zrozumienie, miłość w rodzinach wszystkich. No a i my mamy też dobrą starość. Przeżyliśmy trochę w tej wojnie, ale mamy teraz obydwaj te... należymy do inwalidów wojennych, dostajemy renty inwalidzkie. Także jest z czego żyć, nie możemy narzekać, a i dzieciom możemy trochę pomóc, z czego jesteśmy bardzo szczęśliwi. No jednym słowem, rodzinka nam się udała. A może jakieś wspomnienia, jak rodzice byli młodzi, wujkowie? Jak rodzice? No może ty chcesz coś powiedzieć o swojej rodzinie? Powiedz jeszcze. No. Tomek się pyta, czy może coś chcesz powiedzieć o swoich... W rodzinie najwięcej leśników jest. A tak, w waszej rodzinie jest dużo leśników. Tak. No ilu tam ich jest pewno? Było. Raczej, bo to już niektórzy zmarli. Gwidon, Strąchal, z Bieszczad, z Uszczyk Dolnych był nadleśniczym też. Potem brat, Andrzej, na końcu był w Dobrzejewicach koło Torunia nadleśniczym. Potem nasz syn skończył leśnictwo, synowa Andrzej skończyła leśnictwo, mąż mojej córki Moniki też leśnictwo skończył. Nie, córka, tak, dobrze, Monika była córka. Mirka. Co? Mirka. Mojej córki, a Moniki nie, bo Monika to jest wnuczka. Mirka, to na M i to na M, to się człowiekowi już kręci. Innie się spędziło ten dzień. No a potem za parę dni to pojechałam do męża, już na jesionkę. No i tak tyle lat ze sobą. Żyjemy w zgodzie, jakimś wzajemnym zrozumieniu. Jedno drugiemu musi ustąpić nieraz w życiu i tak doczekaliśmy się tej szczęśliwej starości, można powiedzieć. No naprawdę, że mamy dobrze. Razem, że tak. No, to na razie, Tomeczku. Dziękuję serdecznie. O, dziadek jeszcze mnie pocałował w rączkę. Tak, dobry chłopiec. Dziadkowi już się chłodno zrobiło i poszedł do domu. Ale lepiej niech idzie, już ma 84 lata. No musi troszeczkę na siebie uważać, żeby się nie rozchorował. Bo ja nie chcę sama zostać. Sama nie, to by było przykro. Jak już to później razem, na drugą stronę.
razem przez życie szliśmy, to i razem dalej musimy wędrować, nie? Jak przyjdzie czas. Nie pora szukać wymówek, fakt, że skończyło się. Dziś przyszedł drugi, bogatszy i lepszy ode mnie i wraz z tobą skradł szczęście me. Jedną mam prośbę, może ostatnią, pierwszą od wielu lat. Daj mi tę jedną niedzielę, ostatnią niedzielę, a potem niech wali się świat. To ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. Ostatnia niedziela, więc nie żałuj jej dla mnie, spojrzyj czule dziś na mnie, ostatni raz. Będziesz jeszcze dość tych niedziel miała. Tam, co ze mną będzie, któż to wie? To ostatnia niedziela. Moje sny wymarzone, szczęście tak upragnione, skończyło się. Ostatnia niedziela, dzisiaj się rozstaniemy, dzisiaj się rozejdziemy na wieczny czas. Ostatnia niedziela, więc nie żałuj jej dla mnie. Spojrzyj czule dziś na mnie, ostatnia.